Hej kochani, wiem jak bardzo lubicie foodbooki i dlatego dzisiaj nagrywam dla Was specjalny kolejny foodbook, tym razem z pomysłem na wykorzystanie sezonowych warzyw i owoców, które teraz są dostępne, których jest dużo, które po prostu szkoda nie wykorzystać. Zacznijmy od pierwszego, najlepszego letniego owocu, bez którego trudno sobie wyobrazić lato, chociaż niestety już właściwie jego sezon się skończył, czyli truskawki. Możemy jeść na bardzo wiele sposobów. Ja polecam dodawać je do owsianki. Jak zrobić owsiankę, to w sumie nie jest żadna filozofia. Po prostu zalewamy płatki owsianym wrzątkiem, jak przez tygodnie dodajemy odżywki białkowej, no i pokrojone truskawki. Do takiej owsianki już nie trzeba żadnego cukru, nic. Smakuje super, jak bardzo fajny deser. Innym słodkim pomysłem na wykorzystanie tych truskawek jest dodanie ich do omleta. O tym jak robić omlet chyba też każdy wie, po prostu jajko, słodzik, kakao, płatki owsiane, jaglane, jakiekolwiek inne, albo mąka orkieszowa. No i to sobie tak smażymy. No i oczywiście truskawkowe kanapki z twarogiem, ciemnym chlebkiem i syropem czekoladowym 0 kalorii. Naprawdę są super. Kolejnym owocem wartym uwagi jest arbuz. Jeśli znudzi Wam się po prostu jedzony sam arbuz, to spróbujcie pizzy arbuzowej. Na pewno zrobię wrażenie, kiedy coś takiego podacie swoim gościom. Po prostu pokrojonego arbuza posypujemy serem feta, oliwkami, polewamy sosem bez cukru. Może być któryś z popularnych woldenów, ja akurat ostatnio używam tego syropu Nutella z Łuka. I szczerze, to jest jeden z najlepszych syropów, jakie jadłam, serio. Dobra, z owocami musimy w sumie trochę uważać ze względu na zawartość cukru, ale za to mamy jeszcze warzywa. I tutaj możemy jeść bez ograniczeń. W pierwszej kolejności oczywiście pomidory, które są mega fajne, słodkie, soczyste, zwłaszcza te malinowe, które teraz są tańsze niż zimą. Pomidory oczywiście można też jeść na słodko, posypane ksylitolem. No co kto lubi, ja akurat tak jadłam w dzieciństwie pomidory z cukrem. I naprawdę zamiast deseru wolę sobie zjeść takiego pomidora teraz z ksylitolem. Bez ograniczeń można też jeść fasolkę szparagową. I polecam do niej mój ulubiony sos maślany w proszku. Serio, smakuje jak masło, a prawie w ogóle nie ma kalorii. Bób też jest spoko, ale akurat z bobem trzeba uważać, bo raz, że ma trochę więcej kalorii, a dwa, można po nim mieć sensacje żołądkowe. Słyszałam, że przed gotowaniem można go zalać wrzątkiem i wtedy zostawić na godzinę. A potem gotować w świeżej wodzie z kminkiem albo z koprem włoskim. I to ma podobno nam pomóc. Mówię podobno, bo sama raczej nie mam takich problemów, więc nie cuduję z tym bobem. Bez ograniczeń też można jeść cukinię i bakłażana. Wystarczy wrzucić je na kilka minut na grilla elektrycznego albo na patelnię grillową. I już mamy naprawdę bardzo fajną kolację. No dobra, bez ograniczeń. Innym ograniczeniem tak naprawdę jest miejsce w waszym żołądku. Zachęcam Was do tego, żebyście trochę poeksperymentowali w wakacje. To bardziej się macie teraz więcej czasu. No a te owoce i warzywa są teraz dużo tańsze, dostępne, więc nawet jeśli coś nie wyjdzie, no to za 4 zł mamy kolejny kilogram pomidorów. Zajrzyjcie też na mojego Instagrama i na mój fanpage, gdzie na bieżąco wrzucam jakieś takie dietetyczne inspiracje. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej tego typu filmów. No cóż, smacznego Wam w takim razie życzę i miłego dnia.